tym wideo nauczymy Cię, jak szlifować drewno palet. Palety, które znajdujemy, są zwykle w kiepskim stanie. Szlifierka jest często potrzebna, aby nadać im gładką powierzchnię. Do szlifowania będziesz potrzebować szlifierki elektrycznej lub uchwytu do szlifowania i szlifierki ręcznej kątowej. Papieru ściernego o różnych ziarnistościach 40, 80 i 120. Szczotki, odkurzacza, miękkiej szmatki, dwóch drewnianych kobyłek, rękawic ochronnych i maski przeciwko kurzowi. Aby dobrze zaszlifować drewno, będziesz musiał użyć papieru ściernego o różnej ziarnistości, od gruboziarnistego, który usunie największe niedoskonałości, do drobnoziarnistego, który pozwoli wykończyć detale. Zawsze szlifuj w wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz. Zacznij od szlifowania od miejsc najtrudniej położonych, używając szlifierki kątowej i papieru ściernego o ziarnistości 40. Jeśli nie posiadasz elektrycznej szlifierki, znajdź klocek drewna i owiń go w papier ścierny, a następnie ścieraj nim te miejsca, do których trudno dotrzeć. Teraz oszlifuj listwy klockiem szlifierskim lub elektryczną szlifierką. Użyj pędzla, aby pozbyć się kurzu. Obróć i kontynuuj szlifowanie pod spodem. Kontynuuj szlifierkę używając papieru ściernego o ziarnistości 80, aby pozbyć się jakichkolwiek śladów pozostawionych po 40. Zrób to samo, zamieniając papier na ten o ziarnistości 120, aby osiągnąć dokładniejsze wykończenie. Odkurz i dokończ, wycierając paletę wilgotną szmatką. Twoja paleta jest gotowa do pomalowania, lakierowania lub bejcowania.